look who's here. Should we kill you in front of your little wife, Joseph? Keep away from my husband! No i zezłościli ją. Nie było mądre z ich strony. Ja się podleczę, poczekam chwilę. Zwój identyfikacji, dobra. No, jeszcze tu ja. No dobra. Okej, zrobione. Those bandits picked the wrong time to get their revenge. Thank you for dealing with them, but there are more up ahead, and I don't think we'll be able to move Dorothea. The tower is nearby. We must get Rizzard and bring him back swiftly. It's Dorothea's only chance. Czyli chodzi chyba o to, żeby zdjąć jakiś czar z niej albo klątwę, nie wiem, cokolwiek by to nie było. O, proszę, jest tutaj. Pędzimy. Tutaj rąbiemy. Jakiś magik jeszcze. O, wyjdź z koła. Dobra, trzeba się uleczyć. Dobra. Został tylko on. Pozbieramy troszkę przedmiotów. O. Tu coś jeszcze jest. Troszkę złota. I heard fighting Balone feared the worst. I only hope poor Dorothea is undamaged. Let us go to her at once. No dobra, to idziemy. Sorry this happened, but at least these brigands will no longer disturb my work. Thank you for bringing Dorothea to me. I already have a room prepared for her where we will make her as comfortable as possible. No dobra, ukończyliśmy parę zadań. Przy okazji zdobyliśmy jakieś nagolenniki tu są, czy co? Co to było? Naramienniki chyba jakieś. Zobaczmy sobie, ale chyba nie mogę ich jeszcze używać. Tego nie mogę używać. A,
coś mamy. Kapłan Adept. To chyba to trzeba było. Zaraz. Gdzie to było? Nie to, nie to. Puste pole towarzysza. Gdzie my to mieliśmy? Tu. Właśnie, tak. Jak nazwiesz kapłan Adept? Nazwiemy go po prostu kapłan. Nawet kaplan, albo mag go nazwiemy i tyle. Dobra. No i teraz to co innego. Co mamy? Święty płomień, leczące słowo. Statystyki, efekty. Okej, okay, defense slot. To miejsce korzysta z obronnego efektu kamienia runicznego. Gdzieś tam chyba coś takiego miałem. Kamień runiczny. No właśnie. Czyżby tu? Jaki to efekt niby ma mieć? A to możemy dać? Nie, tego nie możemy dać. A tu jeszcze mamy jakiś... A to przenośny ołtarz, to co innego. Inna bajka. No to dobra, no to dajemy to, nie? I czy my coś tu możemy... Co tu jest? Przeciągnij tu ikona, aby towarzysz Mac mógł go użyć. A tutaj na razie nic nie możemy... Aha, bo to jak zwiększy sobie swój poziom. No dobra. Zatwierdzimy to. No dobra. Nie, nic nie usuwamy. Dobra. No i co teraz? Jak możemy przyzwać tego kapłana sobie? Nie wiem. A, tu mamy wezwij. Wezwany. No właśnie. Mamy ziomala w końcu. Troszkę się podleczymy. Idziemy dalej. Zaraz sobie sprawdzimy zadania. Zerknijmy sobie mapkę. Opieka i karmienie. Coś takiego tutaj mamy. Czyli to jest to. Aha, sklep towarzysza. Idziemy. Tego towarzysza to już dawno powinienem wezwać chyba. I dosyć po prostu szybko z nim łazić. A ja dopiero przy 16 poziomie sobie wezwałem towarzysza. To towarzysza. Ale no nic, lepiej później niż wcale. Dobrze idę. O, dobrze idę. Dobra, to gdzieś tu, nie, tutaj troszkę dalej. No, troszkę się rusz szybciej. Okej. A, tutaj wchodzimy. Do środka. No dobra. A to jest ten sprzedawca Zen, to co wam mówiłem, to nie. Magazynowy sprzedawca. Aha, możemy sobie kupić
samowolny czarodziej, tak. Żołnierz, żołdak, pies. To dobra, to nas nie interesuje. To po co my żeśmy tu przyszli? Chyba, że tutaj do niego. If you need a companion or have any... Dobra. To nie wiem, po co ja tu przyszedłem. Jak ja tu nic nie mogę zrobić w takim, że bądź razie, no nie żaden quest, tak? Aha, sprawdź sklep Zen mam. No mam, no i co? Kupować Zen nie mam zamiaru. Odbierz nagrodę. Zadanie zrobione. Teraz zobaczmy. Aha, wróć do sierżanta Knoxa. Czyli znowu do Knoxa mam wrócić. Gdzie on jest? Tutaj w górę. No dobra, a on nawet nam pokazuje. To pędzimy. Odwiedzimy go i chyba będziemy przechodzić do następnej lokacji już jakiejś, żeby tam robić zadania. Ja już tam byłem wcześniej. On tutaj się tak krąży po tych lokacjach, wraca się. Blisko jesteśmy, troszkę przyspieszymy sobie. No i pogadajmy z nim. No i tak mamy to ukończone. Z 5 punktów doświadczenia. No bo powinienem dawno to zrobić. O, ale to już. Już więcej, 2000 punktów. No i mamy poziom. Następne zadanie. Kapusz czarodzieja. Miecz dwuręczny u piescy. On gorszy niż nasz. No dobra, w każdym bądź razie przyjmujemy oczywiście zadanie. Nie, awansowaliśmy. Teraz wam pokażę, jaka wygląda awans. Mamy tak moce. Mam 4 punkty, mógłbym je przypisać, o, na przykład tutaj, ale zbieram, żeby sobie podnieść któreś z tych takich głównych umiejętności, które używam, ponieważ teraz na rangę trzecią, żeby wziąć, to potrzeba aż 20 punktów, żeby odblokować, no i zbieram te 20 punktów. Natomiast jeżeli chodzi o osiągnięcia, no to tutaj się na razie skupiam na niszczycielu. Czyli zwiększam sobie tutaj, zwiększałem sobie przyznawaną ci dzięki sile premią do zadawanych obrażeń. I tu sobie zwiększam obrażenia też większe. Twoje moce spotkaniowe zadają obrażenia większe o 2, 4, 6%. Także też sobie to zwiększam. No i tu zwiększałem liczbę punktów wytrzymałości. Tu jeszcze efektywność klasy pancerza też będę prawdopodobnie zwiększał. Zatwierdzam zmiany. I co? I jedziemy dalej, jeżeli chodzi o ten kaprys czarodzieja. A tu jeszcze mamy odpieranie orków, ale to nie ta lokacja, widzę.
widzę. I to też nie ta. Czyli kaprys czarodzieja. Okej. Okay. Kolejkę widzę, cały czas czekamy i nic tutaj takiego nie ma. No dobra, to sobie poczekamy. Dobiera nam zawodników wszystkich. Możemy się pomodlić? Nie, dopiero za 30 minut. Wiadomo, że muszą poziomami się tam zgrywać. Dlatego można sobie... No fajnie, bo można to faktycznie załączyć wcześniej i sobie wykonywać jakieś tam zadania, a nie po prostu czekać na dobranie graczy. I lecimy sobie do przodu. No i będziemy sobie podróżować. O, mamy tutaj, zobaczcie, kaprys czarodzieja. Także tu się wybierzemy. No dobra, idziemy dalej. Zaraz się nasz ten kapłan sprawdzi pewnie w jakiejś walce. Zobaczymy, czy będzie nas uleczał. O, wykrakałem. To wróż, kurwawy pomiot. Znika. No, a zaraz będzie po nim. No dobra. Jakieś przedmioty żeśmy nawet znaleźli. W ogóle to nie sprzedałem, tam jak byliśmy w tym mieście, nie sprzedałem przedmiotów. No i troszkę mogę być... Berserker, proszę. O kurde. Się dużo zrobił. No ja też się dużo zrobił. Dobra, bierzemy sobie miksturę. Leczenia, troszkę złota. Okej, idziemy dalej. I sobie walczymy. Okej, wszystko. Tutaj jeszcze następny serker. Czym dostaje więcej obrażeń, tym się po prostu wpada w większy szał biterny, jakby to wyglądało. O, następny wróż, proszę. A może od razu sobie my włączymy. O. O, czekaj. Ale maga mi dziabnął. No się odsuń od niego. Bo... No dobra, a jak ja mogę... Aha, widzę, odzyskuję życie. Wracam się, bo coś tu jest, jakaś beczułka. Tak, możemy przeszukać beczkę. No jest miksturka, proszę. No jeszcze tutaj jest jakiś nikczemnik. O, szybciutko padł. O, tu proszę, ktoś siedzi skulony. I następna miksturka. Pogadajmy troszeczkę. No dobra.
siedzi w kącie przestraszony. O, tu jeszcze jest. O. Chyba go nie zdążyłem uratować. Zobaczmy, coś tu jest. Aha, zestaw. W ogóle muszę pokupować te zestawy, bo nie zostały mi żadne, bo z tymi zestawami to jest tak, że możecie próbować to otwierać, macie 75% szans. No i po prostu, jeżeli się nie uda, to ten cały zestaw się niszczy. Natomiast jeżeli się uda otworzyć, no to jak najbardziej wtedy on może nam służyć. No tu tego maga naszego trzeba chronić. Ohyda. Dobra, tu sobie możemy w cieple ogniska uzupełnić nasze siły. A coś tu jest? Zwęglony zwój. Aha, zdobyliśmy wiedzę jakąś. Tu znowu nie mamy umiejętności. I tu jeszcze coś leży. Umiejętność podziemia to jest. Z tego co pamiętam, jak wybierałem krasnoluda, to krasnoludy po prostu mają taką umiejętność już przypisaną do swojej klasy. Okej, tędy dalej idziemy? Wracamy? A może na górze coś tu jest jeszcze? Zajrzyjmy. No, jest ktoś tutaj. Berserker, proszę. Nie ma, schody mamy na górę. Wejdziemy. Mimo, że ścieżka prowadzi nas inaczej, ale warto sprawdzać te lokacje. O, właśnie. Zdaj mi pieczęć, pewnie. No i dobra, kolejna walka przed nami. Może od znanności zaczniemy. Mamy kryształ przywołań. Mamy rozwalić. Wow. O, skubaniec mocny. Czekaj, czekaj. Dobra. Teraz go tylko rozwalić. Czekaj. Wypadałoby, żebyśmy też się więksi zrobili. Czekamy troszeczkę. No, dostaw mi mojego maga tutaj, Rodygo. Idziemy w górę. O. Czekaj.
Dobra, teraz sobie tutaj pozbieramy pewne rzeczy, które możemy. No, jakiś przedmiot, ale nie będziemy mogli używać, jak mniemam. Ale ten już będziemy mogli. O kurczę, ekwipunek jest pełny. No to niedobrze, powiem wam szczerze. Coś trzeba będzie wywalić. Mówiłem, że nie sprzedałem czegoś, no. Okej. A raz się pójdzie i się przehandluje coś. Zabieramy księgę. No i co dalej? Aha, Lucjanowy, mam pokazać tą księgę. No tu już więcej nic nie robimy. Tu się wracamy. You did it! You closed the portal! Alas, it was too late for Master to roll out. But how could this have happened? Let me see the ritual. No dobra. Ukończono zadanie i zobaczcie, pokazała się drużyna podziemia Skrytowieża. Możemy sobie iść tam zawalczyć. Ja wam pokażę, jak to wygląda przy okazji. Shift 1, tak?